Cześć, z tej strony Bartosz. Od jakiegoś czasu w aplikacji Facebook zmagałem się z problemem, który mimo zaznaczenia opcji otwierania linków na zewnątrz, dalej otwierał je wewnątrz Facebooka, a nie w mojej domyślnej przeglądarce. Co mi nie odpowiadało, bo za każdym razem musiałem klikać w dodatkowe miejsca, aby ostatecznie otworzyć link w aplikacji, jakiej chcę. Oczywiście ten problem dalej istnieje, ale znam rozwiązanie, które naprawi ten błąd. Więc jeśli zależy Ci na tym, aby linki otwierały się w wewnętrznej przeglądarce, a nie wewnątrz Facebooka, to koniecznie obejrzyj ten materiał do końca i nie zapomnij zostawić łapki w górę. A teraz zaczynajmy. I pierwsze, co musisz zrobić, to odinstalować aplikację Facebook. Więc przytrzymaj palec na aplikacji i ją odinstaluj. Niestety ten problem z otwieraniem linków występuje, gdy na czysto ze sklepu Play zainstalujemy Facebooka na naszym smartfonie. Dlatego teraz co musimy zrobić, to zainstalować jakąś starszą wersję Facebooka, która tego problemu nie miała. Ja taką wersję aplikacji przygotowałem i w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu znajdziesz link, który przekieruje Cię do strony, z której można pobrać starszą wersję aplikacji Facebook. Podałem tutaj dwa źródła, z których możesz pobrać plik APK. Możesz to zrobić ze strony APK Mirror albo z mojego dysku Google. Wybór należy do Ciebie. Jak już to zrobisz, to ją po prostu zainstaluj. Jeśli pojawi się komunikat, że nie można zainstalować aplikacji z nieznanego źródła, to w ustawieniach telefonu przejdź do Bezpieczeństwo i Prywatność, następnie do Automatyczna blokada i ją wyłącz. Teraz uruchom aplikację Moje pliki. Kliknij w pobrany plik instalacyjny aplikacji Facebook i tym razem bez problemu aplikacja powinna się zainstalować. Po instalacji otwórz ją i zaloguj się na swoje konto. Po zalogowaniu zauważysz komunikat o konieczności dokonania aktualizacji aplikacji Facebook, ale jeszcze jej nie aktualizuj, bo ważne jest, aby w tej wersji aplikacji wprowadzić zmianę w ustawieniach, a żeby obejść tę aktualizację, konieczne będzie rozłączenie telefonu z internetem. Więc przejdź do panelu szybkiego uruchamiania i wyłącz dane mobilne oraz Wi-Fi. Teraz przejdź do ekranu ostatnie, zamknij aplikację Facebook i otwórz ją ponownie. Jak widać, komunikat o konieczności dokonania aktualizacji się nie pojawił, więc można kliknąć w ikonę swojego zdjęcia profilowego, aby przejść do menu. Następnie, co musisz zrobić, to rozwinąć zakładkę Ustawienia i Prywatność. Teraz, aby przejść do pozycji Ustawienia, konieczny będzie dostęp do internetu, więc wysuń górną belkę i połącz się ponownie z internetem. Po odzyskaniu połączenia z siecią, przejście do ustawień będzie już możliwe, więc przejdź do nich. Teraz wyszukaj pozycję Multimedia i jak zjedziesz na sam dół, to zaznacz opcję Linki otwierane na zewnątrz. Jak już masz to zaznaczone, to możesz teraz zaktualizować aplikację Facebook do najnowszej wersji. Więc otwórz sklep Play, przejdź do zarządzania aplikacjami, następnie przejdź do sekcji aktualizacji, aby zaktualizować aplikację Facebook do najnowszej wersji. Mamy to. Po kliknięciu w link strony powinna już otwierać się w Twojej domyślnej przeglądarce albo bezpośrednio w aplikacji do streamingu czy sklepu internetowego. Na koniec wróć jeszcze do ustawień bezpieczeństwa i prywatności, aby włączyć ponownie automatyczną blokadę. No i w sumie to tyle. Jeśli pomogłem, to proszę zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, no i do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć.